Witajcie wszyscy, ja jestem Starkej, a oto i po raz kolejny Darkest Dungeon. A więc cóż, bez zbędnych cergieli, no jak już mówiłem, witam ponownie. Najpierw może jeszcze trochę tutaj właśnie wytłumaczymy co i jak. Otóż, poza nas odcinkiem zdecydowałem się posprzedawać większość płyskotek. Resztę, jak widzicie, no po prostu dysponowałem jakkolwiek pomiędzy drużyną, gdyż, no nie ukrywając, finanse dalej są słabe. A my w tym oto odcinku zmierzamy na uczenia nekromanty. Nie ukrywam, może jestem najprostszym z bossów. No ale proszę. No, jeszcze taka propos. Super, ja to po prostu muszę zdobyć, ale kontynuując. Może jest on najprostszym z bossów, ale nie lekceważcie jego mocy. Niejednokrotnie zdarzało się, że pokonywał całą moją drużynę bezproblemowo. Dlatego też, nie ukrywam, będzie to dla mnie wielkie wyzwanie, by udać się na niego w takim drużynie. Bo jak widzicie, mam krzyżowca. No niby trochę przygotowany, ale żadnych akcesoriów. Potem oprych. Oprych ma nieulepszone zdolności. Nie, to już trzeba zmienić. Chociaż te dwie, reszta nie jest istotna aż tak. No, ale kontynuując. Drużyna nie prezentuje się najlepiej, owszem. Nie ma polepszanych rzeczy. Mam jakieś tam akcesoria, nie najlepsze. No ale muszę. Tak samo mam bardzo mały zapas czegokolwiek, więc. Tutaj też właśnie zobaczymy po raz pierwszy już chyba motyw tych. No. Obozowisk. I też nie zdziwcie się, że biorę tak dużo rzeczy, no ale jednak ta wyprawa jest dużo dłuższa. Dlatego dzisiejszy odcinek jak nic będzie się składał tylko z niej. Można wystarczy pożywienia, no. Znaczy jakich pożywienia? Pieniędzy na wszystko. Nie, dobra. Bez przesady. Pożywienia wezmę cały zapas, gdyż no, znam już moje możliwości. Niby mam jeszcze to. Te 2000 mógłbym pójść poulepszać i w ogóle, ale nie. Wiecie co, ja to biorę po prostu jako zapas na wszelki wypadek, gdyby się nie udało, ruszamy. I zapraszam też na historię. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Jak widzicie, zapowiada się dosyć ostro. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. Nie, no. Ja normalnie nie wierzę. Czy wy to widzicie? Ja się szykuję jak jakiś. No. W sumie nie wiem jak kto, ale po prostu porządnie. Czyli takie krótkie? O. No nieźle, nieźle. Start zachęcający. Iście, muszę przyznać. Aczkolwiek zobaczymy jak będzie. Spodziewałem się oczywiście dłuższej przygody, więc wielka prośba do. Nieźle. Do wszystkich, którzy grę znają. Super. Chciałbym, żebyście mi napisali mi, czy wiecie może, aby. Czy nie zmniejszyli lochów zawsze na pierwszym bossie, tak dalej, pierwszych lochów w każdej lokacji. Chociaż to z pierwszy loch w każdej lokacji to wiem, ale z bossem się tego nie spodziewałem. Dlatego też no. Jak zwykle wyszło na to, że. Nieźle. No, tu wracając do tematu. Wyszło na to, że no zbyt dużo kasy wydają na króciutką przygodę. Coś tak wszyscy na nim skupiają. Ile to teraz zabiło? No, 4 niestety. Więc jeszcze przeżyję. Ale nie jest aż tak źle. Ta gra mnie nie lubi. Tak, jak nic, ta gra mnie nie lubi. Oczywiście w tym momencie pomieszam wszystko. Całe szczęście oprych może robić swoje ataki z każdej pozycji, więc no.
nie jest wielki problem, że przemieszali tym razem drużynę, no ale rozumiecie, o co chodzi. Jak zwykle wszystko jest tylko po to, żeby mi utrudniać życie i wkurzać mnie jeszcze bardziej. No także po prostu... No. Dzięki, gro. No, ale przynajmniej chyba się udało już tak całkowicie szczerze zwyciężyć. I już się zaczynają pierwsze problemy. The match is struck. A blazing star is born. Czy ja właśnie wrzuciłem 8 pochodni? Chciałem tylko 2, Jezu, nie. Packs laden with loot are often low on supplies. Super. Wiecie co, to może być błąd, ale no, ja chcę przetargać ze sobą wszystko, co się da, więc no. Tam już nie idziemy, powiem wam szczerze, nie opłaca się dla jednego obiektu, jednej bitwy. A i tak wyprawa prawdopodobnie nie będzie taka prosta, patrząc na to, że walczymy z bossem. Chociaż jeśli dobrze pamiętam, jak działa nekromanta, przy czym przez nekromanta podkreślam ogólnie boss na schemacie nekromanty, to może nawet uda nam się zwyciężyć bezproblemowo, chociaż... Kto mógł przewidzieć, że ta wyprawa będzie taka krótka? No, oczywiście pokażę wam, jak działa obozowisko. Takie przypomnienie, bo właśnie na obozowiskach też dużo więcej żywności będzie używane. Może będzie coś... Chciałem coś pozytywnego, a nie kolejne przeszkody. No ale... Czy ja coś mówiłem o przeszkodach? Chyba tak. Co tego też... zapomniałem wspomnieć, nagrywam teraz ten odcinek oraz wszelkie następne... Super skarb! Jeśli nie wiecie, co to jest, to jest pokój, w którym można znaleźć... W którym można wygrać życie, tak najprościej mówiąc, za klucz. Dostajecie tam najczęściej super potężne artefakty, czyli kolejne trinkety dla nich. Chyba już takie mocniejsze, więc mają też negatywne cechy, ale... No i bogactwo. Istne bogactwo w złocie. Dlatego też, no... Może już ta wyprawa jednak będzie fartowniejsza, niż się spodziewałem. Bonus do odporności. O Jezu, tak... Tak, krzyżowiec już będzie unpokonable, po prostu. Jak ja lubię takie fartowne sytuacje. Co mnie, że już w sumie cała jest taka trochę poraniona, więc no. Kapłanka robi swoje, czy estelka, jak to zwykle mówić jeszcze za wersji angielskiej. No niestety. Ej, to było wredne. Gro. Naprawdę, to było bardzo wredne nawet. No, przynajmniej... Dismas jak zwykle trzyma poziom. A. Okej. Okay. No, nieźle, nieźle. Oczywiście, no jak można widzieć też w postaciach, nikt chyba... Prawdopodobnie się nie zgłosił do tej pory po imię, dlatego też no. Po prostu wszystko zostawiłem tak jak było. Czemu ta gra mi tak nie lubi, może ktoś mi powiedzieć. No ale kontynuując. Ale zapomniałem też wspomnieć, że właśnie. No. No tak. Jak mówiłem na. Dobra. Zrekrutowałem się nowego bohatera, tym razem jest to łowca nagród. No i kontynuując. No, nagrywam na zapas, także nie będę mógł się z wami komunikować na bieżąco i tak dalej. Wszystkie decyzje będą podejmowane. Czyli to nie było tutaj jednak, super. No i to ja lubię. Ale kontynuując. Tak więc, no, niestety będzie to robione, no...
wszystko powiedzmy w pośpiechu, więc wybaczcie też trochę gorszą jakość i wszystko, no ale. I uwaga, uwaga, sekretny pokój. Tada. Wybaczcie, jak zwykle musieli przeszkadzać. No i tutaj kluczyk. I proszę. Dwa prowianty, więc to akurat można tak zeżreć. 3500, tylko niestety każdy jest osobno. I tutaj... Okej. To jest jego głowa. Tak. Właśnie ten bohater może to z własną głowę nieść. Okej, więc zrobimy to w sumie w ten sposób. I wiecie co, jako że nic nie osiągnie podobnych wartości co tamto, spalimy te dwie pochodnie, bierzemy i lecimy dalej. No cóż, właśnie to są te artefakty. Nigdy nie skompletowałem zbyt dużo tych głów, bo mi się to nigdy nie pojawia. Inne źródła na kolekcjonowanie tych artefaktów też się nie pojawiają. No ale zobaczymy, może tym razem się w końcu uda. Ja też w tym pomieszczeniu już spróbowałbym. Pokazywałem, jak działają obozowiska. Żeby Garcia mi powiedzieć, że dzieci za dobrze, musisz umrzeć. Bo nie ukrywam, tak to odebrałem. Ale lepiej zrobić tak po prostu. Ta gra po prostu jak nic chce mi pokazać, że mnie nie lubi i że mam przegrać. Ale oczywiście ja się nie dam, żeby nie było. O, i teraz proszę 7.14. Chociaż obrażenia podstawowe są 5.10. No. Po prostu super. No i oczywiście. To po prostu zwycięstwo. Nic dodać, nic ująć. Chociaż niepokoi mnie trochę stan naszej tutaj właśnie doktorki. The light, the promise of safety. Nie mogę odpuścić takich rzeczy. Nie mogę po prostu. No ale jak widzicie, wyprawa zapowiada się owocnie. Ale jak będzie w rzeczywistości, to nie wiem. No i tak jak obiecałem, obóz. Circle in the dark. The battle may yet be won. No i właśnie tutaj wybieramy co jak. Pełny posiłek w obozie oznacza po prostu w tym przypadku trochę odnowienia zdrowia i tyle, połowiczny, czyli zużyłam połowę tego co normalnie. I no, nic się nie dzieje, nic co no niestety złe. No i uczta, czyli podwójna ilość. I właśnie też to chcę zrobić w tym momencie. I to w sumie tyle. To jest jedyne co to jeszcze tu będą właśnie takie... No, takie mniejsze właśnie akcje jak teraz na przykład tutaj co mamy. No to na pewno. 4 bitwy. Więc na pewno. To się przyda, jak nic. No i na zakończenie mam tutaj jeszcze właśnie inne też, ale... No. To, jak nic, jest najważniejsze, co chyba mamy. Idealnie wykorzystam cały czas, więc... Proszę. W ten sposób zredukowałem stres. Wzmocniłem tych, których miałem wzmocnić, wyleczyłem trochę ją, pozbyłem się różnych rzeczy. In Radiance may we find victory. No i odnowiłem nam poradnie całkowicie, więc niedługo czeka nas już spotkanie z nekromantą i to bliskie spotkanie z nekromantą, także no. Mam nadzieję, że drużyna będzie w dobrym stanie, gdyż nie ukrywam, jest to trochę... Nie, tego już nie ruszam. Niepokojące, że wszystko jest takie spokojne i w ogóle. Może gra chce mi po prostu... No więc kontynuując... Może gra chce mi w ten sposób pokazać... Patrz, jak jest, jaka jestem miła, wszystko, a potem nagle... Nie, jednak zginiesz w tym miejscu. Nieźle. Nieźle całkiem. Powiem wam szczerze, nie wiem.
i mnie to nie interesuje. Dopóki widzę, że jest potencjał nawet na zwycięstwo, to no nie będę zastanawiał się, czemu gra tak to przedstawia, czy cokolwiek. No ale żeby nie było, trochę to jest niepokojące. Minimalnie, ale jest to, że mi tak dobrze idzie. Gdyż... No cóż, przywykłem do tego, że Darkest jest jednak trochę trudniejszą grą. Nie mówię oczywiście o poziomie trudności, czy on specyficzny, jego poziom trudności, jak to bywa w produkcjach chociażby From Software, czy jakichś innych nastawionych na bardzo wysoką trudność, no ale jednak to, co ostatnio widzicie, w porównaniu z tym, co zaczęło. O, ja zakupiłem. Tak sobie uświadomiłem, że ten bonus ze zbroi trwał tylko do obozu. No cóż, mam nadzieję, że było warto. No ale kontynuując. No ale jednak wyzwanie stanowiła ta gra. Bitwy były trudne. Oponenci inteligentni na swój sposób. A wszystko sprowadzało się po prostu do mądrego zarządzania drużyną przedmiotami ogólnie. Nie wiem, czy to naprawdę, jak powtarzam się już po raz pięciopierdolionowy, nie wiem, czy coś zmienili w tej kwestii. Ale jak nic, podczas tego podejścia gra wydaje mi się dużo po prostu przyjemniejsza w kontekście. Mogę nawet powiedzieć, że nawet casuale łatwiej się w niej odnajdą. Co my tu mamy? Oczywiście. I teraz nie wiem, co mamy znowu wziąć. Wiecie co? To nie jest potrzebne, no i to niech nie jest potrzebne. I... Nekromanta jest w ostatnim pokoju. Tak. Nie mam już wody święconej, więc wolę tego nie ruszać. Kolejna bitwa. Super. Bonusy zostały tylko na 3 bitwy. A łącznie z tą to już tylko na 2 bitwy. Z bestiej. To jest trochę niepokojące, patrząc na to, że nie wiem, czy nie trafię nagle na jakąś bitwę na drodze Nekromanty. Seize this momentum. Push on to the task's end. Muszę przyznać, że drużyna zaskakuje mnie naprawdę w pozytywny sposób. As the light gains purchase, spirits are... Super. Widzę, że gra naprawdę się mnie lubi. Nawet zbrojkę oddała. Także no. Nieźle. Całkiem nieźle. Ale kontynuując właśnie. Coś mówi, że po prostu chce dzisiaj przedstawić gra mnie w jak najlepszym świetle, coś w stylu, patrzcie jaki on jest potężny, czy coś, nie wiem. Ja nie będę ukrywał. Wszystko, co tutaj widzicie, to głównie mój fart spowodowany tym, że gra wylosowała mi dosyć łatwy dungeon i tyle. Chociaż żeby nie było jakieś tam umiejętności i doświadczenie, może tam będzie w tym wszystkim. Ale no, żeby nie było, ja się na tym nie znam, więc no nie powiem, tak, nie powiem, nie. Zobaczymy po prostu, jak będzie, tak szczerze. I cóż, ze względu na to wszystko, odcinek może być nawet krótszy niż się spodziewałem. No ale niestety nie mam jak nagrać go długiego. Jak mówię, muszę spory zapas zrobić, dlatego wybaczcie to, że nawet, że po raz kolejny będzie krótszy. Na odcinku obecnie mam tam 20 minut, ale część się wytnie, tam z 2 minuty po prostu głupiego dogadania mojego w wiosce czy coś. Tak więc, no. Prawdopodobnie zmieszczę się jakoś tak w niewielkim czasie. Na pewno nie będzie to standardowe ponad pół godziny czy coś. Może 20 parę minut będzie materiału, może mniej. No, nieźle. Ja po prostu wykończę już. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? I cóż, wow, kolejny najczerniejszy z losów. Muszę przyznać, że już chyba nie tylko będziemy mieli całą komplet. Całą kolekcję. No ale dobra, macie tutaj właśnie opis. Ja nie czytam, bo dalej nikt mnie o to nie prosił. I tym razem wyrzucę to na rzecz tego. Co prawda wiem, że niedawno robiłem na odwrót, no ale... Oj. Może to już koniec naszej podróży. Prawie. Może jednak coś jeszcze się stanie niespodziewanego, co odmieni losy wielu setek, jak jeden człowiek w takim pewnym uniwersum pewnej gry, którą duża część społeczeństwa polskiego chociażby zna. I no to jest ostatnie prosto, dowiemy się tylko co i jak. Dobrze, że wziąłem te łopaty, jak nic.
Więc... A tych książek dawno nie widziałem, więc... Fajnie, fajnie. Tylko, że teraz. No ale to jeszcze nie koniec. Więc cóż... Oto i ostateczne starcie. Nekromanta, czy właściwie jego uczeń. No i oto jak prezentuje się bitwa. On będzie nas atakował. Wchodził szkielety. A nasz cel jest prosty. Po prostu, jakby to powiedział ktoś, kto jest wielkim nobem i w ogóle, to po prostu bij, zabij. Tak. To jest cały nasz cel, po prostu bij, zabij i tyle. Oczywiście w miarę możliwości też mamy starać się uniemożliwiać mu ruchy czy coś, chociaż jak widzicie jego odporności na ruszenia i inne tego typu efekty są bardzo wysokie. Chociaż te efekty tego typu to oczywiście nie. O, przypadek śmierci, no tak. To chyba dało stres? Nie, też szkieleta. Mógłbym niby strzelić potrójnie, może bym się nawet pozbył szkieleta. Dobra! Nieźle. Wiecie co, coś mi mówi, że albo zbytnio się przygotowywałem na to, albo zapamiętałem tą grę jako trudniejszą niż w rzeczywistości. Tak czy siak, po prostu ta bitwa jest dziecinnie prosta. I prawdopodobnie wygramy ją bez większych strat. Tak, nekromanta już prawie nie żywy. Także no... 20 parę minut może będzie, może nie, ja się nie znam. A w sumie on nie ma odporności na krwawienie. 7, 13... 8, 16, nie wiem, to jest dużo lepsze. Może... właśnie doprowadziliśmy do jego śmierci? Tak! Ale to i w ten sposób piękno trucizny pada nekromanta. Jezu, ta gra jest zbyt prosta! Coś mówi, że nie będę się za tym już po prostu ruszać nawet na... wyższe poziomy. Szkoda, że na kuśniczkę, której nie mam, ale no nieźle, nieźle. Trochę złota... Jak dokolwiek już wolne miejsce... Nie. To żryjcie to. Muszę po prostu zwolnić wam miejsce dla różnych akcesoriów i na koniec 25, 20, dobra, czyli klucza się pozbywamy. I cóż, wow, no dobra. Nie wiem w sumie ile to będzie na materiałach po wcięciu moich bzetnych dziadek, ale to było niespotykanie proste. No i jakieś zamówki są oczywiście, więc no, wyszedłem na plus. Raczej, czym wyszłem? Nie, wyszłem, wszedłem, nieistotne. Tak się jak po prostu, no, brawo ja. Albo brawo gra za ułatwienie mi takiej trudnej bitwy. No ale tak czy siak, no, to będzie wszystko w tym odcinku. Tylko jeszcze pozwólcie, że oczywiście zobaczymy co i jak się stało, bo no jak zwykle bywa. To trzeba będzie się pozbyć dosyć szybko? Nie. Jeden bohater w drużynie? Nie do końca rozumiem, ale... Fajne, to jest super. Może być. Niech będzie. Także no, dosyć pozytywnie chyba wszystko się zakończyło. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Coś mi się wydaje, że dopóki nie zajmę się pierwszym zdaniem z właśnie Crimson Curse, to ciągle będzie tak samo. No nieźle, nieźle. Ale dzięki mi tak pełne, więc no. Sprawdzimy ostatnie co to. Tutaj? Kamień krytyczny, no cóż. Chyba to tyle na dzisiaj, więc jeśli wam się podobało, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie i w ogóle. Ja jestem Starkey, jak już mówiłem milion razy. To był Darkest Dungeon, no i do zobaczenia następnym razem. Hej!